Hej, cześć, witajcie, zatem witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Deep in Dungeon. Słuchajcie, to jest jakiś nieśmieszny żart. Od 2 godzin przechodzę The Spirit Deep in Dungeon. Jestem w mauzoleum. Zebrałem naprawdę niesamowite itemy. Okazało się, że gra jest złamana, kisiel zjebał i w życiu się nie cieszyłem, że kisiel tak zjebał grę, bo na drugim piętrze już dotarłem uczciwie do drugiego piętra i tam dostałem Fallen Paladin Blessing. I po prostu naprawdę od tamtej pory nawet ta gra nie jest aż takim wyzwaniem. To znaczy nadal do podejściu do kolejnych bossów to zapisuję grę, ale jak do tej pory to nie musiałem z tego korzystać. I to jest coś niesamowitego. I po prostu 3 odcinki mam nagrane z tego. Bo dobra, może nie 3 odcinki, ale kupa czasu naprawdę. Tutaj jest 50 minut, ale ja robiłem przerwy przy każdym piętrze, bo to było naprawdę tak intense shit. Takie emocje się tu działy. I słuchajcie, nie nagrało się obraz. Całe audio się nagrało, ale obraz z jakiegoś powodu to jest po prostu Minecraft. Kurwa, Something in Darkness, to jest serio najgorszy boss, jakiego mogłem dostać. Zabije mnie pierwszym ciosem. To jest boss pająk-like, no i co ja mam teraz zrobić? Nie wiem, co się wydarzyło. Teraz się zorientowałem dopiero, bo nie sprawdzałem po drodze. No powinienem był sprawdzać. OBS się zawiesił z jakiegoś powodu. Nie wiem, no mam całkowicie oczyszczone, wyzbierane do zera mauzoleum. Jestem sobie tutaj. Chciałbym mieć dowód na to, że zrobiłem to uczciwie, ale chyba zjebał się. Ale nie wiem, no mam nadzieję, że mi wierzycie, że udało mi się tutaj dotrzeć. Ja od razu mówię, jak spierdolę w tym miejscu, ja wczytam. Ale ja wam powiem o tym, że wam wczytam. Ach, no dobra. Chodźmy. Nie jestem gotowy na final bossa, ale spróbujmy. To jest kurwa jeszcze jakiś bardziej nieśmieszny żart. Chciałbym wpisać komendę, która mi to aktywuje, ale tutaj nie ma funkcji. Nie dam rady tego zrobić. W takim razie przejdźmy dalej. To powinno zadziałać. Przepraszam bardzo, to naprawdę nie jest moja wina, ale zanim trafi mi się kolejne podejście, w którym dostanę takie fajne przedmioty, w którym dostanę Fallen Paladin Blessing, w którym dostanę Old Clock i kilka damage upów, i zjebanego Pops Braina, który mi niszczy rana i speeda, to naprawdę może trochę potrwać. Słuchajcie, ten run to jest dowód na to, że da się to zrobić. Jest to w cholerę trudne. Jest to prawie nie do zrobienia. Ale da się to zrobić. I kwestia jest taka, że na pierwszym poziomie, w katakumbach, w katakombsach, trzeba zdobyć... Kurwa, kisiel, jesteś zjebany. Dobra, robimy tak. Kisiel nawet nie przewidział tego, że ktoś może tu dotrzeć. Dobra, w każdym razie trzeba na pierwszym piętrze zdobyć po prostu błogosławieństwo upadłego paladyna i tak naprawdę da się to wtedy zrobić. I zastanawiam się, czy zmodyfikować grę tak, żeby on z tym przedmiotem startował, czy jak to będę robił, no bo w gruncie rzeczy nie chce mi się siedzieć tutaj i restartować tego w nieskończoność, tym bardziej, że to nie jest Isaac. Tutaj zresetowanie i znalezienie treasure roomu to jest trochę jednak więcej zachodu. No wjebało mi golda.
Ale nie żeby to miało jakieś większe znaczenie. Więc myślę, że zmodyfikuję sobie po prostu swoją kopię gry tak, żeby The Spirit zaczynał z tym przedmiotem. I być może sobie nim pogramy trochę więcej, bo w gruncie rzeczy jak sobie tak nim pograłem, on nie jest wcale taki zły. Da się nim grać, tylko trzeba trafić na te itemy. Ma spore obrażenia, to na pewno. I powiem wam, że emocje rzeczywiście są niezłe. Liczycie każde serduszko. Nie wiem, co mi bardziej robi rana, to, że mam old clock, czy to, że mam tą, że mam zbroję. Słuchajcie, kurde, cały czas mówię to zbroję. Dobra, niech to będzie zbroja, nie upadłego paladyna. Bardziej mi się kojarzy z Tibią. Co prawda nigdy w Tibie, znaczy nie, no grałem w Tibie, tylko nigdy nie doszedłem tam do niczego. Tak naprawdę miałem 35 level, ale zwłaszcza lore i wiele takich innych ciekawostek z tej gry to pamiętam do tej pory. Pamiętam, że drukowałem sobie na przykład 100 stron informacji o Tibi i tak dalej, historia miast, ciekawostki, teorie spiskowe z Tibi to jest w ogóle coś niesamowitego. Na tym się wychowałem, no. Pójdźmy tędy. Jezus, ale... Czemu nie zepsuł żadnego innego... Nie, no dobra, w sumie ostatni raz OBS mi zepsuł film, kiedy miałem Avatar of the False God. Ech. A swoją drogą też walczyłem z Avatar of the False God i to był najlepszy boss, jakiego mogłem wylosować na krypcie. Bo to był chyba jedyny boss, który nie miał skilla, który mógłby mojego The Spirit one-shotować. Przerażają mnie te wybuchy, mam wrażenie, że zaraz sam wybuchnę. A i jest jeszcze jedna złota zasada do grania The Spirit. Jeśli macie pająki, to omijajcie. Tak szerokim łukiem, jak się tylko da. Idźcie naokoło. Bo naprawdę na tym można się zdrowo wyjebać z tych serduszek, które się posiada. Za to też ważna wiadomość, w momencie kiedy wy spadniecie do 0 HP, to wy nadal żyjecie. Więc no coś z tego macie, że jesteście tym The Spirit. Możecie stracić te dwa serca i nadal żyć. Tylko potem oczywiście każdy następny atak to jest śmierć. Tędyczy nie wiem, jak długo przeżyję na tym DLR. Nie lubię tego piętra. W sensie... Nie wiem, czy przypadkiem ostatnio nie mówiłem czegoś dokładnie odwrotnego. Zaczyna mi się ambient po... A swoją drogą ambient. Już o tym mowa. To tym razem muszę pamiętać, żeby to ściszyć do walki z finalnym bossem. I do następnych rozgrywek. Choć prawdę mówiąc, sam fakt tego, że nie walczyliśmy z Immortal Lordem sporo tutaj zakrzywia nam postrzegania tej gry. Bo no mimo wszystko Immortal Lord to jest trudny boss do pokonania i dużo straciliśmy przez to, że musiałem go ominąć. Nie moja wina. Ale da się to zrobić. Byłem przekonany, że to jest absolutnie niemożliwe. Biorąc pod uwagę, jak mi szło na przykład LA-ą i tak dalej. Zacząłem sobie za bardzo pozwalać. Nie, byłem przekonany, że to jest absolutnie niemożliwe, żeby zrobić to The Spirit. A okazuje się, że jednak jest. Myliłem się. Pewnie wszyscy inni też się mylili.
Nie mogę tu teraz pójść. Proszę, tylko nie pająki. Dobra, da radę. Tym razem nie mam czerwonych serc, które mogę przyjąć obrażenia. Dobra, da się zrobić. Dobra, zregenerowaliśmy. Nie muszę się bić zresztą. Szybko. Tak, jestem gotów na zgubę. Dobra, mind. I tak ją teraz stracę. Dobra. Oficjalna przerwa. Robię zapis. Okej, jeśli to zacznie działać, oficjalnie ta postać będzie możliwa do zrobienia. Tylko będzie trzeba ją robić tak długo, aż się na pierwszym piętrze dostanie ten przedmiot. Bo ten przedmiot jest zajebisty i z tą postacią może działać zajebiście. Tylko problem jest taki, że pewnie Kisiel po prostu poszedł tak jak ja na łatwiznę i teraz sobie setuje cały czas w tle te naliczanie na zero, przez co nigdy tego nie nabije. Ale miejmy nadzieję, że i będzie inaczej. Dobra, oficjalnie pierdolę, idę na przerwę i będę robił przerwę co jebane piętro, żeby nie zacząć się mylić. Zywy.